Cześć! Za chwilę wam coś pokażę. Czekajcie. BOOM! Nie wiem, czy widzicie, czekajcie. Nie wiem, czy widzicie. O, tutaj. O! Gra! Będziemy grali, ale nie na live, niestety. Nie, ja chcę nagrać z tego całą serię. Mam nadzieję, że mi się uda. I że będę grał wyśmienicie, po prostu tak będę grał. Tak gram Dishon... Wyłania się z ciemności do jasności. Właśnie tak się wyłania. Mam fryz niczym... Normalnie sobie przez normalnie, specjalnie tak zrobiłem, wiecie, ujoki. Nie, naprawdę, dobry. Tak się to właśnie robi. Pisaliście poprzednim vlogiem, nie wiem gdzie to w sumie pisaliście, na Asku chyba było pytanie. Kiedy zagrano znowu na pianinie na vlogu? Nie wiem, nie mam pojęcia. Dawno nie grałem, sam w sumie dawno nie grałem. Jakoś nie miałem jakoś zbytnio ochoty, może tak to powiemy, wyłania się ciemności do jasności, do raseliwności się wyłaniam normalnie, no. Prawda, Russell? Nie? Jak to nie? Aż tak mnie nie lubisz, że od razu mówisz nie? Aż tak naprawdę? Kurde. Coś jeszcze masz do powiedzenia? Nie mam nic do powiedzenia. Tylko ociera się wszystko, co wypadnie mi pod głowę normalnie, no. Wszystko się ociera normalnie, o jak się ociera, widzisz? O, ja też się lubię ocierać, o jaki ja jestem fajny. Nie jest fajny. Patrzcie, tutaj wczoraj zgniotłem pająka, nie wiem czy widzicie. O tutaj normalnie, o tutaj zgniotłem pająka, o. Tam zgniotłem pająka. Wyszedł normalnie z podszafki wyszedł, no jakie to niemiłe. Jakie to niemiłe. Ojeju. Prawda, Rasuś? Tak, to takie bardzo niemiłe jest. Czekajcie, zobaczymy, czy będzie chciał się bawić. Czekajcie. No, baw się, Katek. No baw się, no. No weź, ja wiem, że ty lubisz się bawić z panciem. Nie chcesz się bawić z panciem? Tylko byś się chciał przytulać, tak? Jesteś taki kotek, że tylko byś się chciał przytulać. Ojej, o. No jaki kotek, dobrze mnie widać takiego, jak mnie dobrze widać, tak, jak lubię być w kadru normalnie, no, w kadrze znaczy miałem na myśli, ja bardzo lubię, jak ja lubię się ocierać o telefon. Rasę, nie o kamerę, bo jeszcze mi wyłączysz nagrywanie, bo w ogóle popsujesz mi kamerę, co nie będzie zbytnio miłe, wiesz, no nie będzie zbytnio miłe, no dobra. Miałem nagrywać Penumbrę, w końcu nie wiem, czy będę nagrywał Penumbrę. Przestań się, kurde, ocierać o telefon. To nie znaczy, że jak on jest twardy, to znaczy, że trzeba się z nim ocierać, tak? Znaczy od niego. Miałem nagrywać Penumbrę, ale chyba sobie odpuszczę, wiecie, bo gra jest nudna. Ja wiem, że pisaliście, że następna część jest fajna, że itp. Ale jakoś, kurde, mnie wcale nie pociąga, wiecie? Jakoś tak nudno. Nie mam ochoty w ogóle tego nagrywać. Pierwsza część... którą teraz to jest przebudzenie całe. Wygląda fajnie, na początku troszeczkę fajnie wyglądała, bo tam niby coś tam było takiego itp. Ale jakoś tak nie wiem, no może ma tam jakiś swój klimat, jakoś tam wystraszyć potrafi, ale jeżeli tak będzie się ciągnęło przez całą grę, tak jak ja to miałem przez te pierwsze dwa odcinki, gdzie ja praktycznie w ogóle nie wiedziałem co zrobić. Nic nie było powiedziane tak naprawdę. Było tylko coś tam i bla bla bla. I tyle. I rób wszystko sam. Nie, ja nie mam zamiaru grać w takie gry. Ja chcę takie, gdzie idzie się prosto, tak jak na przykład Cry of Fear, bardzo fajna gra. Bardzo fajnie się prowadzi z tego serię, bardzo mi się to podoba. Bardzo lubię... Russell, przestań, proszę cię, bo mi wyłączysz nagrywanie. I po prostu, no to jest coś, to jest fajne. Nie chodzi mi o to, że w każdej grze muszą być jump scenki, bo na przykład w Outlaście nie było. Tam były po prostu potwory, które sobie chodziły i straszyły na własną jakoś tam, nie wiem, no... jakoś tam swoją rzecz, prawda? Znaczy, no, straszyły jak straszyły, po prostu. Zwyczajnie, Russell, proszę cię. No, a w Cry of Fear jest to fajne, bo tam są te jump scenki, które potrafią naprawdę wystraszyć i są potwory, które też czasami naprawdę wychodzą w paradę, co mi się podoba, no. I niektóre te następne odcinki będą naprawdę fajne, uwierzcie mi. Nie da się powiedzieć, że nie. Prawda, kotek? Prawda? Towarzyszyłeś mi przy każdym. Znaczy, byłeś w pokoju i uciekałeś co chwilę, ale to już mniejszy szczegół, prawda? Przychodziłeś dopiero jak już nagrałem odcinek, prawda? A? Tak było, no powiedz, że tak było, prawda, no. Więc Nie wiem, no Penumbry chyba nie będę nagrywał, chyba sobie odpuszczę, chyba że sam przejdę pierwszą część, a drugą zacznę po prostu z wami i trochę zaspoileruję wam, o czym była pierwsza część, że tak powiem. Nie wiem jak to zrobię, teraz póki co chcę się na nowej serii skupić, czyli na Tiefie, nie wiem jak to się tam czyta, nie mówcie mi w komentarzach, nie wiem jak to się czyta i nie chcę póki to wiedzieć. Nauczę się dopiero jak już będę musiał, czyli jak będę nagrywał grę. I do tego jeszcze dochodzi Among the Sleep, który wyjdzie bodajże w następnym miesiącu, tak? Mam taką nadzieję. Miało wyjść ogólnie w pierwszym kwartale 2004 roku, czyli w pierwszych 3 miesiącach, czyli w tym miesiącu powinno wyjść. I tak samo powinna wyjść aktualizacja do Samsunga Galaxy S4 w tym miesiącu, czyli jeżeli dobrze pójdzie, jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli będę wiedział jak to zrobić, to będę to kontynuuję serię kieszonkowy przegląd gier, bo naprawdę czekam cholernie, żeby to wznowić, bo tak tyle mam fajnych gier, a nie mogę tego pokazać, bo kurde nie mogę zrzucać obrazu z telefonu. Bardzo mi się to nie podoba. Russell, co tak wąchasz? Ja tutaj się tylko denerwuję, spokojnie, tak? Więc no, mam dużo planów, jeżeli o to chodzi. Tak samo mam jeszcze w planach Kontrę Scotta 2 zrobić. Ale kurde, nie mam kiedy. Nie wiem kiedy mam to zrobić. Chcę kogoś do pomocy z tym, bo by mi się przydała. Teraz mam trochę inny plan, bo mam większą jakby partię domu do dyspozycji, że tak powiem. Nie wiem, zobaczymy co z tego będzie. Najwyżej Russell mi pomoże. Tak, Russell? Nie pomogę ci. No chyba, że dasz mi więcej tych smakołyków, których tyle razy mi dawałeś. No to wtedy mogę ci ewentualnie pomóc. Jak ją kochany. Coś za coś, tak? No tak samo ja mam takie coś. No dobra, to się z wami żegnam. Mam nadzieję, że vlog wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, komentarz. Bardzo mnie ucieszy wszystko, co zostawicie. Nie wiem dokładnie, co zostawicie, ale coś to będzie. Więc... właśnie. Na razie. Cześć i pa. I widzimy się kiedyś tam w jakimś tam odcinku. W poniedziałek właśnie będzie Cry of Fear, właśnie. Który będzie naprawdę fajny, uwierzcie mi, będzie naprawdę zarąbisty. Nie, bardzo mi się podoba ten odcinek, naprawdę był fajny. Nie będę wam spoilerował, powiem to w następnym vlogu. Russell, weź ten ogon, dziękuję, jesteś kochany. Po prostu, na razie, cześć i pa. I widzimy się już kiedyś tam, jutro, może pojutrze, nie wiem. Ja się z ciemności do jasności. Tak.